Dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Zjadłam śniadanie i oglądam teraz na Netflixie Culinary Class Wars, czyli jakieś wojny kulinarne, i to jest koreański taki teleturniej kulinarny, gdzie znani szefowie walczą kontra mniej znanym, ale również uzdolnionym szefom kuchni. Ja bardzo lubię takie kulinarne rozgrywki, takie wszelkie programy, gdzie ludzie gotują. I mnie to fascynuje i też aż się wzruszam na tym pierwszym odcinku, bo czuję się taka dumna z tych ludzi, że mają tak duże osiągnięcia w gotowaniu. Ciekawie jest oglądać takie azjatyckie, koreańskie filmy, teleturnieje, bo zupełnie inaczej są edytowane niż te nasze europejskie czy amerykańskie programy. Jest dużo takich zbliżeń na reakcje. I to mnie tak trochę dziwi, śmieszy, nudzi, różne takie emocje we mnie wywołuje, czasami sobie to po prostu przewijam. Ale no, te programy wyglądają zupełnie inaczej. Chciałam tylko przekazać, co teraz oglądam na Netflixie. Oglądałam mój film sprzed 3 lat, który nazywa się Organizacja Butów, i to mnie zmotywowało do tego, żebym znów przejrzała wszystkie swoje buty, dlatego wszystko, co miałam pochowane w szafach, znajduje się tutaj. No, namnożyło mi się tego, a jeszcze niedawno sprzedałam kilka par na Vinted, ale zobaczcie, tak to się tutaj prezentuje. Policzyłam i mam 26 par butów i tutaj z tyłu dwie pary klapek do chodzenia po domu, jeszcze jedną parę klapek, w których zazwyczaj chodzę. I tak to się właśnie prezentuje. Sportowych butów mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć par, więc zdecydowanie muszę któryś z butów się dzisiaj pozbyć. Jestem zdziwiona, że mam tych butów 2 razy więcej niż miałam 3 lata temu. Niektóre pary się powtarzają, ale jest zdecydowanie dużo więcej nowych butów. No jednak w butach się chodzi na co dzień, one się zużywają, ale też przy takiej ilości butów trudno jest wynosić je wszystkie, chociaż każde są trochę inne. Ale widzę też podobieństwa, że sięgam po podobne rzeczy. Na początek wybrałam takie buty w stylu balerinek i tutaj mam jedną parę, która jest zupełnie nowa, nie miałam jej ani razu na sobie, więc myślę, że wystawię ją na sprzedaż. Jeżeli nikt nie kupi, to wtedy sobie je zostawię. Może je kiedyś ubiorę, jakoś tak mam je chyba od roku czasu w szafie, albo nawet od 2 lat i jakoś po nie nie sięgałam. Więc je odkładam na bok. Tutaj mam dylemat, bo te balerinki już są bardzo zniszczone, bardzo zużyte, ale z drugiej strony tak mi idealnie pasują na nogi i je czasem biorę ze sobą, gdy idę na jakąś imprezę i ubieram wysokie buty, i wtedy chowam te do torebki. Aż mi wstyd pokazywać, bo są takie brudne, ale one mnie zawsze ratują w takich sytuacjach. Więc chyba mam do nich sentyment i jeszcze je sobie zostawię. Te buty bardzo mi się podobają. Bardzo je lubię, bardzo mi się. I żałuję, że ich nie noszę. Chciałabym je nosić częściej, ale myślę, że je wyrzucę, bo już są dosyć zniszczone. Mam je już od wielu lat, także czas już się jest z nimi rozstać. I kolejna para, którą wyrzucam. One są fajne, dobrze mi służyły, często je nosiłam, ale już tutaj ten zamsz, który jest na nich, się kruszy, więc nie nadają się do odsprzedania. Są też brudne i znoszone, więc one też lądują do kosza.
A tutaj mam buty, które kupiłam w Carrefourze i one są fajne. Czasami je ubieram latem do pracy. Fajnie, że mają zakryte palce, więc nie trzeba się martwić o pedikir. Teraz przechodzę do sportowych butów i tutaj mam nową parę, którą kupiłam w tym roku, więc ona na pewno zostaje. Te buty już mam długo i to już jest chyba ich ostatni mój sezon u mnie. Już tutaj z tyłu mają powydzierane zapiętki, ale je lubię, bo są na platformach. Kupiłam je w CCC i dobrze mi się je nosi. Są dobre w takie ciepłe, deszczowe dni, bo są na platformie, dlatego się nie martwię, że buty mi przemokną, a nie jest w nich gorąco. Więc dlatego je jeszcze zostawiam na tą jesień, ale już w przyszłym sezonie raczej je wyrzucę. Tutaj mam bardzo podobne buty do tych obok, też są czarno-białe, ale mają trochę inny kształt, inny fason i one są chyba z New Yorkera. Myślę, że jeszcze prezentują się dobrze, ale muszę wyprać sznurowadła, bo już tak poszarzały, ale je na pewno zostawiam. Tutaj mam takie moje cichobiegi do chodzenia na co dzień. One też już tutaj mają powydzierane z tyłu, ale w nie łatwo mi wskoczyć, gdy lecę do sklepu i tak dalej, więc je też jeszcze zostawię. Tutaj mam parę, w której chodzę na siłownię i muszę je wyprać, bo widzę, że teraz są takie brudne tutaj. One są ok do chodzenia na siłownię. Lubię te różowe sznurowadła, zawsze dodają trochę mi energii i uśmiechu, więc je też zostawiam. A tą parę Nike wyrzucę, to jest Nike Air Max i szkoda mi się z nimi rozstawać, bo je bardzo, bardzo lubiłam swego czasu, ale teraz już, no, już są poniszczone, nie miałam już ich na nogach bardzo długo. Służyły mi długo i dzielnie, więc z ciężkim sercem, ale czas się z nimi rozstać i też chyba mi trochę noga urosła, więc chyba już w nie nawet się nie wcisnę. Teraz przechodzę do sesji zimowo-jesiennych butów, do botek kozaków i od razu mówię, że z nich zostawiam wszystko. Tutaj mam takie zimowe, zamszowe trampki, które dopiero kupiłam, więc to będzie ich pierwszy sezon i one na pewno zostają. Te kozaki, które bardzo lubię, one z boku mają zamek. Ja buty takiego typu noszę całą zimę, całą jesień, więc to będą takie moje codzienne buty do chodzenia. Kupiłam je w zeszłym roku i jeszcze są w bardzo dobrym stanie, dlatego zostają. Tutaj mam kozaki zamszowe, one też fajnie wyglądają na nodze i też nie mają takiego zbyt wysokiego obcasu, więc zostają. Tutaj mam botki na obcasie w takim trochę kowbojskim stylu z takiej wężowej skóry. Kupiłam je, skusiłam się już kilka lat temu, ale jakoś tak po nie nie sięgam. Może będę miała okazję, żeby je ubrać. One też mają takie fajne szpice, wydłużają stopę, więc fajnie się prezentują. I też mam tutaj takie buty do chodzenia po górach. Zawsze, gdy jadę w góry, to je ubieram, więc one też u mnie muszą zostać. I teraz sandałki. Sandałków mam cztery pary. Tutaj te mam już od wielu lat. Jak oglądałam ten mój film sprzed 3 lat z przeglądem butów, to już wtedy mówiłam, że mam je od jakiegoś czasu. A minęły już 3 lata, więc no będzie z 6 lat, gdy je mam u siebie. Ale ostatnio nie sięgałam po nie w tym sezonie, bo kupiłam sobie właśnie te sandałki. I z tymi sandałkami mam problem. Zastanawiam się, czy ich nie wyrzucić, bo tutaj mi się zaczęło odklejać, też się strasznie brudzą, więc nie wiem, chyba je wyrzucę, bo no dosyć się znosiły po tym jednym sezonie. Także no mam mieszane uczucia, nie wiem, czy wyrzucić te sandały, czy wyrzucić te sandały, czy może zostawić obie pary i dopiero po kolejnym sezonie zdecydować. Zobaczę, jak będę miała miejsce w szafie, więc wtedy wybiorę.
No, a z tych pozostałych tutaj mam takie fajne czerwono-złote sandałki z CCC, które bardzo lubię. Mam też już je długo, parę ładnych lat, ale nadal je lubię i nadal po nie sięgam, więc one na pewno zostają. I tutaj mam takie koturny. I też one są fajne. Kupiłam je kiedyś dawno temu w Lumpeksie. I wyglądają jak nowe. A jeszcze zapomniałabym o espadrylach. Tutaj są. One są wiązane na kostce i są wykonane z takiej fajnej skórki. Czasami je ubieram, tylko one nie są zbyt wygodne, więc szkoda, że nie sięgam po nie częściej, bo wydaje mi się, że są fajnie wykonane. No ale jeszcze sobie zostawię. I tutaj mam dwie pary eleganckich butów na obcasie i bardzo lubiłam te buty. To są takie zamszowe buty z CCC i one mają tutaj taką klamrę, ale niestety z drugiej strony ta klamra mi się zepsuła i z sentymentu je zostawiłam, bo mi długo służyły i mi się bardzo dobrze w nich chodziło. I przez to też kupiłam sobie takie bardzo podobne, ale z zakrytymi palcami i tutaj mają szpic. Też są na podobnej wysokości obcasie. W takiej wysokości obcasa 3-4 cm chodzi mi się najlepiej. Buty na pewno zostawiam, a z tymi się pożegnam. Kupiłam w H&M-ie i kupiłam je z myślą o tym, żeby chodzić w nich na co dzień, ale po nie nie sięgałam. Na szczęście znalazłam do nich zastosowanie i chodzę w nich na basen, bo one są gumowe, więc zostawiam je do chodzenia na basen. Tutaj mam klapki, które podobają się paniom, a nie podobają się panom. Długo ich nie nosiłam, bo nie byłam pewna, czy one są ładne, czy są brzydkie, ale w tym roku się odważyłam kilka razy w nich wyjść i zawsze dostawałam komplementy, więc chyba jednak są ładne i sobie je zostawiam, niech jeszcze mi służą. I tutaj mam takie zwykłe klapki plażowe z H&M-u. Fajne, pomarańczowe do chodzenia latem, więc one też zostają. I na sam koniec klapki do chodzenia po domu. Tutaj te zimowe klapki kupiłam w zeszłym roku w Biedronce, więc one są fajne, cieplutkie, wygodne. A z tymi mam dylemat, bo one też są fajne, pluszowe, wygodne, ale mają bardzo płaską podeszwę i ja nie za bardzo lubię, gdy klapki mają właśnie, gdy klapki do chodzenia po domu mają właśnie taką cienką podeszwę, bolą mnie stopy, więc nie wiem, czy je zostawić, czy wyrzucić. Swego czasu w nich chodziłam, później poszły w odstawkę, bo mi nie było w nich wygodnie. No ale cały czas mi się podobają, więc nie wiem, co z nimi zrobić. Ostatecznie wyrzucałam 6 par butów i zdecydowałam, że wyrzucę obie pary sandałów, bo kupię sobie ładniejsze w przyszłym sezonie. Jestem zadowolona z tych jesiennych porządków w butach. Fajnie zrobić sobie taki przegląd raz na jakiś czas, przypomnieć sobie, co mamy i ile czego mamy. Także zostaje mi 20 par butów i to nadal wydaje mi się dużo, więc chciałabym to po tym sezonie jeszcze trochę zredukować. Na pewno już nie będę teraz kupowała żadnych par butów. Tutaj jest moja szafka z butami i w końcu już się prawie mieszczę. Włożyłam sobie tutaj buty takie po które nie będę sięgała na co dzień, więc tak to się prezentuje. I jeszcze tutaj przy drzwiach wejściowych mam buty codzienne. Będę musiała teraz odkurzyć, bo nanosiłam kurzu. Zrobiłam sobie herbatę, która mi pięknie pachnie. To jest z Tecane Apple Temptation i dodałam do niej trochę tego mojego syropu klonowego. Także jeszcze jest gorąca, nie wiem czy tutaj widać jak to wszystko paruje. Także poczekam aż mi trochę przestygnie. I od razu po zrobieniu takiego porządku czuję się dużo lżejsza, dużo lepiej. Chcę trochę z wami pogadać, ale w tle nie wiem czy słyszycie jakiś sąsiad robi remonty.
i mi teraz zaczął wiercić. Czuję się od razu dużo lżejsza po takim dokładnym przeglądzie moich butów. Jestem zadowolona, że się pozbyłam aż tylu par. Miałam te buty gdzieś pochowane po szafach, w torbach, siatkach, w piwnicy, więc wzięłam to wszystko, wyciągnęłam i zobaczyłam, ile tak naprawdę mam butów, ile co potrzebuję. Fajnie jest tak czasem sobie usiąść i się zastanowić nad tym, jakie przedmioty mamy. Tak jak wspominałam, ostatnio taki gruntowny przegląd robiłam 3 lata temu. Nie wiedziałam, że mam aż tyle butów. Zachęcam Was do tego, żebyście zrobili również u siebie taki przegląd, w szczególności butów. Rzucam Wam wyzwanie. Dzięki temu, że teraz mam mniej par butów, będzie mi dużo łatwiej je odnaleźć i w szafie widzę to, co mam. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego Vlogtobera. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuki w górę. Nie wiem dlaczego, czasami YouTube nie wysyła powiadomień o moich filmach, dlatego naciśnijcie dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Dziękuję Wam pięknie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!